Podziel trójkąty na rozwartokątne i nierozwartokątne. Trójkąt rozwartokątny to taki trójkąt, który ma kąt rozwarty. Jeden z jego kątów wewnętrznych jest kątem rozwartym. Albo inaczej mówiąc, kąt większy niż 90 stopni. Widać wyraźnie, że ten trójkąt nie ma żadnego kąta rozwartego. Ten kąt ma 90 stopni. W takim razie każdy z tych dwóch musi być mniejszy niż 90. To nie jest trójkąt rozwartokątny. W tym trójkącie widać na pierwszy rzut oka, że każdy z jego kątów jest mniejszy niż 90 stopni. Te dwa są interesujące. Kąt JKL wygląda na to, że jest większy niż 90 stopni. Myślę, że możemy oprzeć się na przybliżonym pomiarze wzrokowym i przyjąć, że to jest trójkąt rozwartokątny. W tym trójkącie kąt BAC zdecydowanie wygląda, że jest rozwarty. Czyli trójkąt. Jest rozwartokątny. I mamy po dwa trójkąty. Rozwartokątne i nie rozwartokątne. Sprawdźmy odpowiedź i robimy następne zadanie. Które zdania poprawnie opisują trójkąt KOT? Albo inaczej opisują kota. Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Trójkąt KOT jest równoboczny. To nie jest prawda. Żeby mógł być równoboczny, musiałby mieć wszystkie trzy boki tej samej długości. A widać tutaj, że dwa boki mają długość 7, ale ten bok ma długość 4. Pierwsze zdanie nie jest prawdziwe. Trójkąt KOT ma dwa równe kąty. Widać wyraźnie, że te dwa kąty mają miarę 74 stopnie, czyli to zdanie jest prawdziwe. Trójkąt KOT ma kąt rozwarty. Kąt rozwarty, czyli taki kąt, który ma więcej niż 90 stopni. Żaden z tych kątów nie ma więcej niż 90 stopni, czyli to nie jest prawda. Trójkąt KOT ma trzy kąty ostre. To akurat jest prawda. Wszystkie te kąty mają mniej niż 90 stopni. Trójkąt KOT ma kąt prosty. Nieprawda, nie ma. Żaden z tych kątów nie ma dokładnie 90 stopni. Ten trójkąt nie ma kąta prostego. I sprawdzamy odpowiedź. Jeszcze trochę pobawmy się w te trójkąty. Podziel trójkąty na równoboczne i nierównoboczne. Żeby trójkąt był równoboczny, musi mieć wszystkie trzy boki tej samej długości. Ten jest równoboczny. W tym trójkącie zdecydowanie boki nie są równe. Nawet dwa z nich nie są tej samej długości. To jest trójkąt różnoboczny. Każdy bok ma inną długość. W tym trójkącie dwa boki mają tę samą długość, ale trzeci jest inny. To jest trójkąt równoramienny, czyli wrzucamy go do kategorii nie są równoboczne. I w tym. Wszystkie boki są równe, czyli ten trójkąt jest równoboczny. Poprawna odpowiedź.